Nam najłatwiej oczywiście zrozumieć pewne rzeczy w przestrzeni euklidesowej, takiej zwykłej, no ale czy tak rzeczywiście jest? Czy przypadkiem nasza przestrzeń, w której my się znajdujemy, nie jest inna? Otóż, żeby zastanowić się nad tym, jak wygląda nasza przestrzeń, czy ściślej biorąc, co można powiedzieć, jak można zbadać naszą przestrzeń, musimy zredukować nasze trzy wymiary do dwóch, po to, żeby ewentualna krzywizna przestrzeni, która nas interesuje, no, była właśnie w trzecim wymiarze. Więc my musimy przejść do tak zwanej geometrii płaszczaków. My zakładamy, że stajemy się płaszczakami poruszającymi się po powierzchni. Jeżeli powierzchnia jest płaska, to mamy taką zwykłą euklidesową przestrzeń, ale jeżeli jest zakrzywiona ta przestrzeń, no to możemy to intuicyjnie zrozumieć, że powierzchnia może być zakrzywiona w trzecim wymiarze. Stąd jest nam to potrzebne. Zaczyna się najpierw od pytania, czy takie płaszczaki mogą zbadać, jaką krzywiznę ma powierzchnia, po której one się poruszają. Otóż załóżmy, że płaszczaki znajdują się na sferze. Tu jest narysowana duża bardzo sfera. No, można napisać wyrażenie na odległość pomiędzy dwoma punktami leżącymi na sferze niebieskiej. Taki infinitezymalna odległość, czyli element odległości, jest proporcjonalny do promienia sfery, tego dużego promienia sfery, no i razy odpowiednie wyrażenia związane ze współrzędnymi sferycznymi. Na tej sferze teta i fi są współrzędnymi sferycznymi. Obwód okręgu leżącego na sferze będzie wynosił 2 pi r razy sinus r, promień tego okręgu, do podzielony przez promień sfery, przez promień kuli. Przy czym pamiętajmy, że tak mierzone r leży na sferze, nie na cięciwie, tylko leży na sferze, także bo my się cały czas poruszamy na sferze, a zatem r małe jest kawałkiem łuku od środka okręgu do samego okręgu. No i wobec tego, z tego wzoru widać, że jeżeli rzeczywiście jest to na sferze, to wyrażenie będzie mniejsze niż gdyby to było na powierzchni płaskiej. Prawda? Obwód, to zresztą intuicyjnie też czujemy, że obwód okręgu nie będzie równy 2 pi r promień leżący na sferze, tylko będzie mniejszy, dlatego że no jest, kula jest zakrzywiona i wobec tego ten okręg, który my badamy, jest jakby troszkę bardziej skurczony. Na płaskiej powierzchni byłby większy. Także mierząc obwód okręgu dostatecznie długiego, już mamy szansę stwierdzić, czy jesteśmy na powierzchni płaskiej, czy na powierzchni kulistej. Również jak zmierzymy sumę kątów trójkąta, to też się okaże, że suma kątów trójkąta na sferze niebieskiej jest większa niż na płaskiej powierzchni. Na płaskiej wiemy, że jest twierdzenie, które nam mówi, że jest suma kątów zawsze równa 180 stopni. Otóż tu jest przykład trójkąta na sferze, w którym te dwa kąty są proste, a zatem te dwa kąty już dają nam 180 stopni, a mamy tu jeszcze trzeci kąt. I tak jest zawsze. Dla każdego trójkąta leżącego na sferze niebieskiej suma kątów będzie większa od 180 stopni. Także badając tego typu rzeczy, oczywiście w odpowiednio dużej skali musimy to zrobić, bo jak tu widzimy tutaj trójkąt, no obejmuje znaczną część kuli. Trójkącik niezwykle mały, naturalnie nie będziemy w stanie zapewne tak dokładnego pomiaru wykonać, żebyśmy to odchylenie mogli stwierdzić, ale jeżeli zrobimy to dla dostatecznie dużej skali, to możemy stwierdzić, że znajdujemy się na sferze, że powierzchnia naszej, że geometria naszej przestrzeni to jest sfera. Zauważmy, że sfera jest przestrzenią, która spełnia nasze założenia. Myśmy mówili o tym, że nie może być żadnych wyróżnionych kierunków, że musi być izotropowa, że musi być jednorodna. Otóż sfera, czy też kula, która ma dodatnią krzywiznę, spełnia właśnie nasze założenia, bo nie ma wyróżnionych kierunków, nie ma wyróżnionych punktów i wobec tego właściwie no, my możemy rozważać modele wszechświata takie, w których geometria jest sferyczna. Można pokazać, że istnieje druga jeszcze bryła, która spełnia te same założenia, że nie ma wyróżnionych punktów ani kierunków, czyli jest też izotropowa i jednorodna, czyli też pasuje do naszego modelu wszechświata, tyle tylko, że będzie miała krzywiznę ujemną. Jeżeli się umawiamy, że kula ma dodatnią, to ona będzie miała krzywiznę ujemną. Lokalnie, w każdym punkcie, jakbyśmy sobie chcieli wyobrazić kształt tej powierzchni, to ona przypominałaby siodło.
ale to nie jest tak, że siodło jest w miejscu, w którym my siedzimy, a potem to się jakoś tak rozwija dalej prosto, tylko w każdym punkcie tej przestrzeni jest punkt siodłowy. To niestety utrudnia nam trochę intuicję, tym bardziej, że ona już nie jest skończona, to nie jest zamknięta przestrzeń, tak jak sfera, tylko ona jest nieskończona. No ale formalnie, matematycznie można takie własności wprowadzić i można pokazać wtedy, że element odległości jest tutaj dany trochę innym wzorem, to jest sinus hiperboliczny. Natomiast ważne jest to, że suma kątów w takim trójkącie, on jest wszędzie tak lokalnie, ta przestrzeń jak gdyby wklęśnięta, w takim trójkącie suma kątów jest mniejsza od 180 stopni. A zatem widzimy, że właściwie płaszczaki mogą przy dostatecznie wnikliwym badaniu stwierdzić, w jakiej one się znajdują przestrzeni. Dla nich przestrzeń to jest powierzchnia. Może to być płaska, może to być sfera, może to być taka właśnie o ujemnej krzywiźnie. Jak przejdziemy do trzech wymiarów, my się znajdujemy w trzech wymiarach, jeżeli dopuścimy, że nasza trójwymiarowa przestrzeń też może być zakrzywiona w czwartym wymiarze, no to posługując się podobnymi rozumowaniami, też mamy szansę stwierdzić, czy nasza przestrzeń jest euklidesowa, czy jest właśnie zakrzywiona. Jeżeli jest zakrzywiona, to w którą stronę. I tych przestrzeni właśnie jest niewiele, dlatego że my żądamy ciągle pewnych założeń, spełnienia pewnych założeń. Tak, proszę Państwa, wygląda w wypadku podejścia newtonowskiego. W istocie my się powinniśmy posługiwać opisem relatywistycznym wszechświata. I tutaj oczywiście ja nie będę szczegółowo wyprowadzał różnych zależności, dlatego że są one dosyć żmudne, ale ograniczę się do kilku podstawowych stwierdzeń oraz do kilku prostych wzorów, zwłaszcza dlatego, że one są zaskakujące, jak już wspomniałem, podobne do tych, jakie się wyprowadza w mechanice newtonowskiej. Otóż w ogólnej teorii względności naturalnie zachowujemy założenie izotropii i jednorodności, ale pamiętajmy, że ogólna teoria względności na takim poziomie opisowym różni się od teorii newtonowskiej kilkoma faktami. W szczególności, po pierwsze, ciśnienie gazu, podobnie jak gęstość, jest źródłem grawitacji. I to jest bardzo ważne. No, ciśnienie jest formą energii, a jak jest formą energii, to jest formą masy i wobec tego jest źródłem oddziaływań grawitacyjnych. W wypadku newtonowskim po prostu cząstki są źródłami grawitacji, natomiast nie interesują ich nas oddziaływania w rozumieniu ciśnienia. Tutaj ciśnienie musi być włączone do odpowiednich równań. Działanie kilku ciał w ogólnej teorii względności nie jest prostą sumą działań poszczególnych ciał, czyli mamy teorię nieliniową. W wypadku newtonowskim dwa ciała wywierają dwukrotnie większą siłę. Natomiast oczywiście uwzględniając odległość. Natomiast w wypadku ogólnej teorii względności sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Oddziaływanie od wielu ciał nie jest taką prostą sumą, tylko jest dane pewnym wyrażeniem nieliniowym. No i wreszcie ważne jest też to, że teoria względności oparta jest na 10 potencjałach, natomiast w wypadku newtonowskiej tylko na jednym potencjale grawitacyjnym. My się posługujemy tylko pojęciem jednego potencjału grawitacyjnego. Natomiast tu mamy aż 10 potencjałów, no, które określają metryczne własności czasoprzestrzeni zakrzywionej w obecności pola grawitacyjnego. Te metryczne, to znaczy one nam mówią, jak wygląda na przykład właśnie ten elementarna odległość, element odległości. No i wobec tego możemy powiedzieć to innymi słowami, także grawitacja jest zakrzywioną czasoprzestrzenią. Grawitacja jest tożsama jak gdyby z czasoprzestrzenią, przy czym zakrzywiona czasoprzestrzeń mówi masie, każdej masie, no, lub energii, która jest równoważna, jak ma się poruszać. Czyli możemy sobie to znowu, jak sobie wyobrazimy to jako sytuację dwuwymiarową, to mamy jakąś taką pofałdowaną powierzchnię, w której są na przykład jakieś takie dołki, w których znajdują się właśnie jakieś masy lub jakieś inne kształty, jakieś mogą być dosyć skomplikowane, w zależności od tego, jak my rozkładamy te masy. I teraz masa próbna nie czuje tych mas, i mnie jakby nie interesują masy znajdujące się w różnych miejscach, tak jak w newtonowskiej dynamice, ona czuje przyciąganie wprost do tych mas, tylko ona raczej się ślizga po tej powierzchni i ona czuje krzywiznę, ona wie, że tu ma wpaść albo tu ma wyjść do góry, jeżeli ma wystarczającą prędkość, to wyjdzie, ale zatrzyma się. Jednym słowem, ta masa próbna, taka, którą my się interesujemy, ona jest rządzona przez zakrzywioną czasoprzestrzeń. Czasoprzestrzeń jej mówi, jak ona się ma poruszać. Natomiast każda masa z kolei właśnie zakrzywia
tę przestrzeń. Także z kolei teraz musimy sobie wyobrazić tę samą taką powierzchnię, ale taką trochę jakby, bo to była błona elastyczna. Jak my umieścimy gdziekolwiek jakąś masę, to ta błona natychmiast reaguje i ona się lokalnie odkształca. Także rozkład mas określa nam, jak jest rozpięta czasoprzestrzeń i jakie ona ma zafalowania, krzywizny i tak dalej. Natomiast masa próbna poruszająca się w tej przestrzeni porusza się zgodnie z tą właśnie krzywizną. Także tak to wygląda. W wypadku mechaniki newtonowskiej, tak jak już mówiłem, jak mamy, mamy masę próbną, to po prostu na nią działa siła, na tę masę próbną działa siła, która mówi, jak się ona ma poruszać. Ona się ma poruszać zgodnie z wzorem Newtona, czyli będzie miała przyspieszenie określone przez właśnie tę siłę, no i oczywiście swoją masę. Natomiast z kolei masa mówi, jaka będzie siła działająca na tę drugą. Prawda? Także jak mamy jakąś masę, to ona powiada, ja będę na ciebie działała z taką właśnie siłą i ta się porusza z tą siłą. Przestrzeń nie interesuje obydwie te masy, dlatego że przestrzeń jest dana i nie jest powiązana z tymi masami. Także widzimy, że tutaj przechodzimy do sytuacji, w której musimy równocześnie rozpatrywać zarówno rozkład mas, całą dynamikę tych mas, ale też i przestrzeń, bo ta przestrzeń cały czas jest powiązana z masami i reaguje na wszystko, co się zmienia. No więc przestrzeń jest opisywana tak zwanym równaniem metryki, czyli właśnie opisem tego, jak wiąże się element odległości z innymi parametrami geometrycznymi tej przestrzeni. No i teraz już, ponieważ to jest czasoprzestrzeń, więc tutaj mamy takie wyrażenie zawsze c kwadrat dt kwadrat i potem mamy takie wyrażenie, no, które w sumie troszeczkę przypomina tamto poprzednie przy zakrzywionej przestrzeni newtonowskiej, w którym też mamy obydwa te kąty teta i fi są tymi samymi kątami sferycznymi. R jest bezwymiarową współrzędną. Poprzednio mówiliśmy po prostu o wektorze wiodącym każdej cząstki. Tutaj nie możemy wprowadzić wektora wiodącego każdej cząstki, ale próbujemy zdefiniować R jako pewną współrzędną, no taką, że zbiór geometryczny tych punktów R, czyli R z gwiazdką, dany przez R, ten sam czynnik, czy podobnie nazwany czynnik, on nie jest identyczny, ale ma podobny sens, ten czynnik skali R duże razy R jest stałe. I to jest taka definicja, że jeżeli ten punkt, jeżeli wybierzemy zbiór geometryczny punktów, które są, mają tę własność, to wtedy mamy do czynienia ze sferą o promieniu R z gwiazdką. Tu przepraszam, gwiazdkę przeniosłem na dół, bo musiałem to podnieść do potęgi. Także w ten sposób, ale to jest trochę podobne intuicyjnie do poprzedniego określenia w mechanice newtonowskiej. Tu, proszę Państwa, występuje, trzeba zwrócić uwagę, parametr K, który jest związany z krzywizną przestrzeni i on opisuje krzywiznę przestrzeni. Natomiast, jak już wspomniałem, R od T jest określoną funkcją czasu, która jest czynnikiem skali, czy też miarą odległości. Także on nam mówi na przykład, jak zmienia się odległość pomiędzy dwoma wybranymi galaktykami w czasie. Prawda? Jeżeli między nimi odległość na początku była jakaś, to potem to już znowu podobnie jak w mechanice Newtona, potem ich odległość rośnie proporcjonalnie do tej funkcji R od T opisującej sposób ekspansji wszechświata. No i teraz tak, z równań ogólnej teorii względności dostajemy dwa równania, z których to pierwsze, proszę zauważyć, że jest podobne do równania w mechanice newtonowskiej, do tego, o którym ja mówiłem, że suma energii jest zachowana. Energia potencjalna i energia kinetyczna, ich suma jest zachowana. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację, prawda? Tu jest też no, prędkość, tylko że ekspansji wszechświata do kwadratu, czyli na jednostkę masy, to właśnie przypomina, jest pewnym analogiem energii kinetycznej. To jest podobne do energii potencjalnej i to jest też zachowane. To jest też stałe, przy czym tu występuje, w tej stałej występuje ta właśnie stała K opisująca nam krzywiznę przestrzeni. No i tu jest drugie równanie, o którym za chwilę powiem kilka słów. Otóż to pierwsze równanie stanie się, no powiedziałbym, bardzo podobne do newtonowskiego wtedy, gdy gęstość wszechświata będzie malała jak R do trzeciej. Tak zawsze jest w mechanice newtonowskiej, bo wiemy o tym, że my tak definiujemy. Gęstość to jest masa podzielona przez R do trzeciej, pomijam czynniki numeryczne. Prawda? Jeżeli sfera o danej masie wzrośnie dwukrotnie,
jej promień będzie dwukrotnie większy, to gęstość spadnie 2 do 3 razy, czyli 8 razy. No, w przestrzeni zakrzywionej tak wcale być nie musi, ale czasami można sobie wyobrazić sytuację, że gęstość nawet właśnie w takim modelu może też maleć jak 1 nader do 3. Wtedy to równanie staje się, no, poza innymi symbolami, praktycznie identyczne z tym równaniem newtonowskim. Jak popatrzymy na drugie równanie, zauważymy, że ρ, żeby było ρ odwrotnie proporcjonalne do r do trzeciej, z drugiego równania, tutaj widzimy, że to wtedy to się staje stałe, pochodna stałej jest równa 0, więc z drugiego wzoru widzimy, że ten warunek będzie spełniony wtedy, gdy ciśnienie będzie 0. Przypominam Państwu, że myśmy mówili o tym, że ciśnienie jest również źródłem grawitacji, a zatem ten warunek jest ważny, bo on nieco zmienia nam oddziaływania grawitacyjne. I wtedy, gdy jest ten warunek spełniony, to wówczas czynnik skalujący, czyli r duże, w obydwu teoriach spełnia dokładnie to samo równanie. Więc widzimy, że we wszechświecie bezzderzeniowym, w gazie bezzderzeniowym w ogólnej teorii względności, w gruncie rzeczy mamy dokładnie tę samą zależność opisującą nam ekspansję wszechświata, co w teorii newtonowskiej. Dlatego można było tutaj te dwie rzeczy ze sobą porównywać. Popatrzmy teraz, co się będzie działo w takiej bardzo szczególnej fazie wszechświata, w niezwykle wczesnym stadium, wtedy, kiedy na pewno wiemy, że teoria newtonowska musi się załamać, bo wszechświat miał bardzo mały czynnik skali, był niezwykle gorący, no i tam w szczególności na pewno ciśnienia nie można zaniedbać. Co więcej, nawet założymy, że to ciśnienie jest dominujące wtedy, więc przechodzimy do drugiego ekstremum. Otóż w bardzo gorącej początkowej fazie najważniejszym gazem, który wypełniał wszechświat, był gaz fotonowy, to było promieniowanie. I jak pamiętamy, gęstość promieniowania izotropowego jest proporcjonalna do temperatury w potędze czwartej. Bo bardzo gorący, domyślamy się, że temperatura była wysoka, więc ta gęstość była bardzo wysoka. Ciśnienie promieniowania jest dane prostym wzorem 1/3 gęstości promieniowania i to jest też oczywiście proporcjonalne do T^4. Jeżeli skorzystamy z tych zależności i pójdziemy teraz do naszego drugiego wzoru, to po prostym przekształceniu okaże się, że pochodna czasowa gęstości wszechświata ekspandującego jest równa, tutaj jest suma gęstości i ciśnienia przez ten czynnik, pamiętamy go, że myśmy go nazywali czynnikiem, jak parametrem Hubble'a. Tu ρ i p jest sumowane, dlatego że jest to wyrażone w jednostkach energetycznych, to można to tak zrobić, także to nie jest, znaczy tutaj jednostki się zgadzają w tym wzorze, pamiętajmy, że to można w ten sposób wyrazić. Także proszę się nie przejmować tym, że tutaj sumujemy dwa parametry termodynamiczne. No i widzimy z tego, jeżeli teraz porównamy, to znaczy podzielimy przez ρ i scałkujemy to równanie, to widzimy, ponieważ to jest czwórka, więc widzimy, że gęstość w takim wszechświecie, czy też w takiej fazie wszechświata maleje nie jak ρ r do minus trzeciej, tak jak w gazie bezzderzeniowym, tylko jak r do minus czwartej. Maleje szybciej nawet, prawda? Maleje bardzo szybko. Widzimy, że właśnie w początkowych fazach wszechświata na pewno to wyglądało inaczej, na pewno ciśnienie grało rolę i na pewno wtedy naturalnie nieco inaczej wyglądała ekspansja. Teraz jeszcze rozważmy pewien model, który będzie nam bardzo przydatny przy wyjaśnieniu odrobinkę dalszych stadiów wszechświata, nie tego najwcześniejszego, tylko troszkę dalszego, wtedy, kiedy wprowadzamy tak zwaną fazę inflacyjną. Rozważmy model o ciśnieniu ujemnym, czyli zakładamy, że ciśnienie jest ujemne. W jednostkach masowych to by tutaj należało właśnie to tak zapisać, ale w jednostkach energetycznych to tak może być. Nie jest to intuicyjnie dobrze zrozumiałe, bo sobie trudno wyobrazić gaz, który ma, gaz ma ciśnienie, które jest skierowane zawsze na zewnątrz, to tak jakbyśmy kierowali ciśnienie do środka, lub jak gdybyśmy założyli, że grawitacja, która właśnie ściąga wszystko do środka, dodajemy tam, czy też wyobrażamy sobie, że w takim wszechświecie występuje jakaś siła, która działa odwrotnie niż grawitacja. To mniej więcej ma taki sens. Otóż rozpatrzmy jednak taki wszechświat. Dodatkowo jeszcze załóżmy, że ma zerową krzywiznę, czyli że k jest równe 0. No i wtedy niezwykle prosty wzór tutaj jest. Z tych dwóch wzorów można dostać bardzo, bardzo proste wyrażenie. Rho wtedy jest stałe w czasie, mimo że wszechświat ekspanduje, jego gęstość, całkowita gęstość wszystkich form energii jest zachowana.
również zachowany jest pochodna tego czynnika skali podzielonego przez r, no a to jak się stałkuje, to jest oczywiście funkcja eksponencjalna, czyli czynnik skali charakteryzujący rozmiar wszechświata rośnie eksponencjalnie w czasie. W stosunku do pewnej stałej, którą tutaj ja nie wyprowadzałem, czyli tych stałych, ta stała tau, która nas informuje, jakie jest tempo tej ekspansji, to znaczy jaki jest właśnie ten czynnik skali ekspansji, ją się wyprowadza z pewnych dodatkowych założeń, ale ona nie jest nam tak bardzo w tej chwili ważna. Istotne jest to, proszę Państwa, że w takim modelu mamy sytuację, w której wszechświat zapewne, gdyby taki wszechświat istniał, a właśnie dopuszczamy to, wszechświat wtedy ekspandował niezwykle dramatycznie szybko. Eksponencjalnie, zwłaszcza jak tau nie jest duże, no to oznacza, że on w bardzo krótkim czasie może w skali powiedzmy kilkunastu, znaczy jeżeli t do tau jest równe na przykład 20, prawda? Jeżeli tau jest na tyle małe, że t do tau jest równe 20, no to e do 20 to jest olbrzymi czynnik. Także olbrzymi czynnik rośnie w takim właśnie skali. Otóż tau jest maleńkim ułamkiem sekundy. Tak to w każdym razie wynika z rozważań. A zatem również w maleńkim ułamku sekundy taki wszechświat ekspanduje eksponencjalnie o bardzo duży czynnik. W ogólnej teorii względności geometria określona jest, jak już mówiliśmy o tym, rozkładem masy, czasem ja to zwykle to piszę rozkładem masy energii, jako że no ciągle musimy pamiętać o tym, że masa jest równoważna energii. I w gruncie rzeczy formalnie te zależności pomiędzy tą ogólną krzywizną przestrzeni, czy też geometrią przestrzeni, a rozkładem masy są podobne, jak Państwo też mogą zauważyć, jak w mechanice newtonowskiej. Mamy ten sam parametr omega 0, opisujący nam stosunek gęstości rzeczywistej do tej właśnie krytycznej, która nam rozdzielała wyraźnie ekspandujące od zapadających się w przyszłości wszechświatów. No i tutaj mamy, jeżeli omega jest większe od jedności, to wtedy również k jest równe plus 1, ja mówiłem, że k nam opisuje krzywiznę i właśnie k równe plus 1 oznacza, że mamy wszechświat zamknięty, ma topologię kuli, skończone rozmiary i zawiera skończoną masę. A zatem jest to analog właśnie tej sfery naszej newtonowskiej, która poruszała się w przestrzeni danej nam, niezależnie od tej sfery. Tutaj oczywiście mamy i przestrzeń, i masę są ze sobą powiązane i zamknięte w sobie, także nie ma przestrzeni poza naszym wszechświatem w ogóle, ale sam wszechświat jest zamknięty. Właśnie ma topologię kuli w tym sensie właśnie, że ma wszędzie krzywiznę dodatnią, tak jak się umawiamy, że kula ma dodatnią. No i wobec tego musi mieć skończone też rozmiary, nawet dzisiaj, tym bardziej oczywiście w przeszłości. No i w związku z tym, jak ma skończone rozmiary, to ma też i ma skończoną, ma określoną gęstość, to można policzyć, jaką ma masę i ta masa jest też skończona. Jeżeli mamy gęstość równą gęstości krytycznej, czyli omega jest równe 1, to wtedy parametr krzywizny, ten k jest równy 0 i wtedy się okazuje, że i to odpowiada wszechświatowi płaskiemu. Znowuż w tej naszej topologii newtonowskiej to jest po prostu płaszczyzna euklidesowa, która naturalnie jest nieskończona. I tutaj też ma topologię, ten płaski wszechświat ma topologię właśnie przestrzeni euklidesowej, a zatem musi być nieskończony. No i wreszcie, kiedy gęstość jest mała, mniejsza od krytycznej, to wtedy parametr krzywizny przybiera wartość minus 1 i wtedy mamy tak zwany wszechświat otwarty, ma właśnie tę topologię, którą ja Państwu próbowałem trochę przybliżyć w mechanice newtonowskiej, taką właśnie krzywiznę ujemną, także ma taką topologię hiperboloidalną, czy też hiperboliczną i oczywiście wtedy taki wszechświat jest nieskończony. To, co, proszę Państwa, jest niezwykle ważne, to jest to, że nasza wiedza mówi o tym, że wszechświat nie może zmienić swojej krzywizny w czasie swojej ewolucji. Wszechświat, jeżeli powstał w którymś momencie wszechświat z określoną geometrią, z określoną krzywizną, to on ją zachowuje. Już nie może teraz zmienić jej i przejść do innej topologii. A zatem, jeżeli wszechświat od początku był zamknięty, to pozostanie zamknięty. Jeżeli był otwarty lub płaski, to takim pozostanie również w przyszłości. Teraz, proszę Państwa, musimy wprowadzić pewną fazę ewolucyjną, o której przedtem wspomniałem trochę
tak powiedziałbym, tylko jako ciekawostka, jako rodzaj ćwiczenia, fazę inflacyjną, ale najpierw spróbujmy znaleźć argument, po co ta faza jest potrzebna. Mówiłem o tym, że zaobserwowaliśmy mikrofalowe promieniowanie tła o niewysokiej temperaturze, które było pozostałością z fazy gorącej Wszechświata i to mikrofalowe promieniowanie tła dostarczyło koronnego dowodu na to, że Wszechświat kiedyś musiał być mały i gorący, nie wiadomo czy mały, gorący i zwarty. No i właśnie taki model nazywamy modelem Wielkiego Wybuchu. Otóż dokładniejsze badania mikrofalowego promieniowania tła z różnych kierunków nieba pokazały, że jest ono zaskakująco izotropowe. W każdej skali, w jakiej myśmy obserwowali, przynajmniej powyżej pewnej dokładności było izotropowe. Otóż z drugiej strony wiemy z modeli Wszechświata, że ono powstało wtedy, kiedy, jak już wspomniałem, Wszechświat uległ takiemu przejściu fazowemu, że całkowicie zjonizowana, gorąca materia, przypominajmy, że ona składa się głównie z wodoru, wodór był zjonizowany, czyli były elektrony i protony poruszające się swobodnie i wtedy to wszystko było w równowadze termodynamicznej. Dlatego, że elektrony niezwykle silnie oddziaływują z kwantami promieniowania. Można porównać do takich olbrzymich żagli, które wyłapują każdy kwant, który gdzieś się w pobliżu znajduje. I wtedy oczywiście wyłapują, przeprocesowują, emitują z powrotem. To promieniowanie bez przerwy jest pochłaniane i emitowane. I mamy w ten sposób cały czas oddziaływanie. Jeżeli materia by się ochłodziła trochę, to ta natychmiast tym promieniowaniem się wymieni energia i całość się ochłodzi. Cały czas temperatura promieniowania i materii będzie taka sama. Natomiast gdy temperatura Wszechświata spadła do około 3000 Kelwinów, z grubsza tak mówimy, to była temperatura na tyle niska, że nastąpiła neutralizacja wodoru. Te wszystkie takie rozwinięte jak żagle elektrony nagle się zwinęły w maleńkie kulki i zostały przywiązane do protonów, tworząc atom, neutralny atom wodoru. I wtedy elektron związany na orbicie wokół protonu oddziaływuje już bardzo słabo z promieniowaniem. On tylko pochłania te kwanty, które pozwalają mu przeskoczyć między poziomami energetycznymi, no ewentualnie kwanty, które są dostatecznie energetyczne, żeby nastąpiła ponowna jonizacja. Ale jak już temperatura Wszechświata była 3000 Kelwinów, to tych energetycznych kwantów było bardzo mało, bo już promieniowanie było opisane wzorem Plancka o temperaturze właśnie rzędu 3000 Kelwinów. W związku z tym nagle materia Wszechświata stała się przezroczysta. Ona jak gdyby zniknęła dla promieniowania. Poprzednio wyglądał Wszechświat jak wypełniony mgłą, przez które promieniowanie się nie mogło przedzierać i musiało bez przerwy właśnie być pochłaniane i emitowane. Nagle ten Wszechświat stał się czysty, przezroczysty i to promieniowanie już potem poruszało się samodzielnie. I ten moment nastąpił, gdy Wszechświat miał około 400 tysięcy lat. A jego czynnik skali, czy też parametr Z związany z czynnikiem skali miał pewną wartość około 1300. Dzisiaj ma tę wartość Z, czy czynnik skali ma czynnik 1, czyli wynika z tego, że od tego momentu do dzisiaj Wszechświat wyekspandował o czynnik 1300. Jego parametr, jego rozmiary, czy też odległości typowe zwiększyły się o czynnik 1300. Tymczasem horyzont zdarzeń, horyzont obszaru, w którym mógł wymienić informacje, czyli jak mówimy, mógł być powiązany przyczynowo-skutkowo, w momencie, kiedy Wszechświat miał 400 tysięcy lat, wynosił 400 tysięcy lat świetlnych, prawda? Dlatego, że najszybszy sygnał to jest światło. Światło, jak istniał Wszechświat 400 tysięcy, to mogło przebiec co najwyżej odległość 400 tysięcy lat, czyli potencjalnie mogły wymienić informacje między sobą obszary o rozmiarze takim właśnie, 400 tysięcy lat świetlnych, nie większe. Inne obszary już w ogóle nie wiedziały o tym, co tu się dzieje. To w szczególności oznacza, że gdyby gdzieś tam na początku były jakieś niejednorodności, to te niejednorodności powinny być zachowane, bo obszary Wszechświata o większych rozmiarach nie zdążyły wymienić informacji w ciągu tych 400 tysięcy lat. To był maksymalny obszar, w którym mogły na przykład kwanty przejść, przenieść energię, ulec pochłonięciu i tak dalej. Natomiast jakiekolwiek fluktuacje powinny pozostać, bo one, te obszary nie wyrównały się. Nie było czasu na to, żeby się wszystko wygładziło i wyrównało. Więc gdyby właśnie tak było, że
że obszar powiązany przyczynowo w tym momencie miał 400 tysięcy lat i wiemy teraz, że on się rozrósł o tysiąc, o czynnik tysiąc powiedzmy z grubsza, to znaczy do 400 milionów lat, no trochę więcej, więc tu jest napisane 500 milionów lat. Wobec tego obszar powiązany przyczynowo ma obecnie rozmiar zaledwie 500 milionów lat. Powinien mieć. Tymczasem obserwacje promieniowania wskazują, że ono jest jednorodne wszędzie, a przecież obecny horyzont, my teraz możemy prowadzić obserwacje do kilkunastu miliardów lat, bo taki jest wiek Wszechświata, więc ten obszar przyczynowy, teraz on się powiększył, znaczy się powiększył bardziej niż rozdmuchany tamte poprzedni obszar o 400 tysiącach lat, prawda? Ten stanowi już tylko, ten rozdmuchany do tego obszaru stanowi tylko część naszego obszaru, w którym możemy prowadzić obserwacje. I o dziwo widzimy, że wobec tego prowadzimy obserwacje teraz obszarów, które nie były wtedy powiązane przyczynowo, a promieniowanie ma dokładnie tę samą temperaturę, jest identyczne. A zatem wnioskujemy, że musiały się jakoś te obszary ze sobą kontaktować, musiało ulec wszystko wygładzeniu, wyrównaniu, żeby promieniowanie przyjęło tę samą temperaturę i wyglądało tak samo w dużo większym obszarze Wszechświata. Żeby uniknąć właśnie tej sprzeczności, którą tu przed chwilą Państwu pokazałem, że nie było sposobu, gdyby był nasze rozumowanie tu poprawne, nie było sposobu wyrównania, a obserwacje pokazują, że jednak uległo to wszystko wyrównaniu, wprowadzamy fazę inflacyjną. I ta faza inflacyjna, mówiąc to słowami, wygląda w ten sposób, że gdy Wszechświat miał około 10 do minus 35 sekundy, a więc niezwykle wczesnym jeszcze stadium Wszechświata, Wszechświat przeszedł fazę inflacyjną, czyli zakładamy, że tam się nagle pojawiły warunki, o których Państwu przed chwilą mówiłem, pojawiło się ujemne ciśnienie, a wobec tego Wszechświat uległ dramatycznemu rozszerzeniu, ekspansji eksponencjalnej o bardzo duży czynnik, jak pokazują szacunki, to był czynnik rzędu 10 do 30. I dlatego rozmiar powiązany przyczynowo z przedinflacji, który miał oczywiście 10 do minus 35 sekundy świetlny, no bo Wszechświat istniał tyle, a zatem tylko światło mogło przebiec co najwyżej taką odległość, ten rozmiar nagle został rozdmuchnięty w znikomym dosłownie ułamku sekundy o czynnik 10 do 30, czyli wręcz do 10 do minus 5 sekundy świetlnej. No jedna stutysięczna sekundy świetlnej to już jest coś dużego, prawda? I ten obszar, on był powiązany przyczynowo i nagle został właśnie tak gwałtownie rozdmuchnięty. Przestrzeń została rozciągnięta, przestrzeń cała ze wszystkim, co tam się znajdowało i wobec tego teraz już po inflacji Wszechświat wprawdzie miał nadal wiek, no niewiele większy niż 10 do minus 35 sekundy, ale obszar powiązany przyczynowo był już olbrzymi, jak na ówczesne warunki, wynosił już 10 do minus 5 sekundy. No i teraz dalsza ekspansja, oczywiście jak to można policzyć, jeszcze o czynnik, od tego momentu o czynnik od 10 do 28, powiększa nam ten właśnie obszar teraz już do rozmiaru 10 do 15 lat świetlnych, no a my nasz w tej chwili obszar, który możemy obserwować, czyli jest powiązany przyczynowo, z 10 do 10, no jeden z kawałkiem z 10 do 10, a zatem mamy tutaj, ten obszar jest o wiele rzędów wielkości większy. Także unikamy tego problemu jednorodności promieniowania tła, wprowadzając taką właśnie fazę inflacyjną. Sens tego mniej więcej jest taki, tutaj znowuż taki w granicach mechaniki newtonowskiej, że gdyby nie było tej fazy inflacyjnej, to gdyby Wszechświat był zamknięty i tak byśmy go sobie wyobrazili, to rozmiar powiązany przyczynowo, który my w tej chwili obserwujemy tutaj, byłby mniej więcej porównywalny z rozmiarem całego Wszechświata, z grubsza. Natomiast jeżeli on przeszedł fazę inflacyjną i została ta kula powiększona od 10 do 30 razy, to ten sam obszar powiązany przyczynowo no, staje się teraz tutaj takim maleńkim kółeczkiem na płaskiej powierzchni. Tu się praktycznie stało wszystko płaskie. Także faza inflacyjna prowadzi do tego, że Wszechświat powinien być płaski i olbrzymi. Znacznie, znacznie większy niż to, co my w tej chwili możemy obserwować. I teraz, jeżeli to będziemy chcieli ująć nieco bardziej rachunkowo, choć ciągle jeszcze przy dużej liczbie założeń i uproszczeń,
to wygląda w ten sposób, że postulujemy, że w tej bardzo wczesnej fazie wszechświata, wszechświat oprócz cząstek, kwantów tego i wszystkiego innego, było coś, co nazywamy próżnią. W tej próżni się to wszystko znajdowało. Otóż ta sama próżnia, gdybyśmy już usunęli wszystkie znane nam i pola, i cząstki, i kwanty energii, to ona ciągle jeszcze zawierałaby nieznane bliżej pole skalarne, które postulujemy, że istniało. To pole, nazywamy je polem fi, które miało, jako pole skalarne, miało oczywiście energię potencjalną i zakładamy, że ta energia potencjalna tego pola fi zależy od temperatury panującej wtedy we wszechświecie. Oprócz tego, ponieważ wszechświat ekspanduje, to pole też ulega pewnej zmianie i wobec tego możemy, tę zmianę możemy potraktować jako analog energii kinetycznej zawartej w tym polu. Także całkowita gęstość energii naszego postulowanego pola składa się z dwóch części. Jeden związany z tempem zmiany tego pola, czyli jak mówię, analogon energii kinetycznej i energii potencjalnej. To jest dodatkowo i my wkładamy to. My zakładamy, że oprócz wszystkiego, co my wiemy, jeszcze jest dodatkowa forma energii w postaci takiej, że dodajemy do gęstości energii we wszechświecie to ρ z indeksem φ. Włączamy to i mamy wobec tego w naszym równaniu, które już poprzednio widzieliśmy, w tym właśnie, przypominam, bardzo wczesnych fazach wszechświata zdominowanych przez promieniowanie. Czyli mamy gęstość tych znanych nam form energii. Zakładamy, że z tych znanych nam form energii dominują promieniowanie elektromagnetyczne. Ono jest najważniejsze, a zatem gęstość jego jest proporcjonalna do T do czwartej i dokładamy te dwa człony opisujące zapostulowaną energię dodatkową tego zapostulowanego pola. No i to jest jeszcze ten czynnik, który jest przeniesiony z drugiej strony, gdzie tu jest krzywizna. Tak postulujemy, że takie to pole było. Dla bardzo wysokich energii, wyższych od pewnej wartości krytycznej, dominuje ten człon proporcjonalnie do T do czwartej. Wysoka temperatura, wobec tego zakładamy, że on jest większy niż te dwa. I wobec tego wszechświat ewoluuje tak, jak myśmy to pokazywali poprzednio, że gęstość jego wtedy maleje jak czynnik skali do minus czwartej. Natomiast gdy osiągniemy temperaturę krytyczną, to wtedy nagle pojawia się energia, objawia się energia zawarta w tym polu. W polu mówimy, że następuje przejście fazowe i w tym przejściu fazowym wydziela się nagle energia, która się pojawia we wszechświecie. Jest to wszystko na razie postulowane, ale ta energia się tak nagle pojawiła i to w bardzo krótkim momencie, w momencie przejścia temperatury przez wartość krytyczną i tej energii się na tyle dużo pojawiło, że dominuje teraz już ten człon. Co więcej, dla uproszczenia jeszcze zakładamy, że to przejście fazowe, że zmiana tego pola, czyli fi z kropką, nie było olbrzymie i zaniedbujemy je. I wobec tego zakładamy, mówiąc krótko, że przy przejściu fazowym tego właśnie pola z tych trzech członów w nawiasie zostawiamy tylko ten człon V od fi, energię potencjalną naszego pola. No i teraz widzimy, że jeżeli to napiszemy tak, tutaj, no to wtedy możemy to równanie stałkować, czyli ta k jest, przypominam, równe 0, to jest w tym momencie, przez ten czas, kiedy to równanie obowiązuje, to jest stała. Cały ten nawias staje się stały i wobec tego mamy podobne całkowanie jak poprzednio, r z kropką do r jest konstans, a zatem wszechświat ekspanduje eksponencjalnie. Także w ten sposób to próbujemy ilościowo uzasadnić. Jak Państwo widzą, jest tu wiele rzeczy zapostulowanych, ale ponieważ wynik jest zgodny z naszymi obserwacjami, zwłaszcza promieniowania tła, a niczego lepszego nikt nie wymyślił, zakładamy, że wszechświat nasz rzeczywiście przeszedł fazę inflacyjną.